W dniu 30 września 2014 roku odbyła się przedostatnia w tej kadencji sesja Rady Powiatu w Nysie. Ta ostatnia odbędzie się w dniu 28 października. Wtedy też rajcy podsumują działalność czwartej kadencji 2010-2014. Ale już dziś sporo o niej wiemy. Było dużo sukcesów i nie mniej porażek, zgodnie mówią radni. To były 4 lata tłuste, powiedzmy sobie, jeśli można użyć takiego kolokwializmu, tłuste, bo było dużo inwestycji. Można się pochwalić inwestycjami w szkołach, bo w edukację naprawdę włożyliśmy bardzo duże pieniądze jako powiat. Szliśmy przede wszystkim w pozyskiwanie środków unijnych, w odtwarzanie zawodów, tworzenie szkół zawodowych, może nie szkół zawodowych, ale kierunków zawodowych i możliwości dostarczania praktyk do kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie. Sporo inwestycji drogowych, które są widoczne. Zaznaczam od razu, że od półtorej roku jestem w opozycji względem obecnego zarządu. Wcześniej, kiedy 2,5 roku miałem możliwość współpracy w ramach koalicji, byłem członkiem zarządu. Przede wszystkim skupiliśmy się na problemach związanych z problemami demograficznymi. Mowa tutaj o oświacie, mowa tutaj o opiece społecznej, mowa tutaj o zadaniach związanych z opieką i służbą zdrowia, bo to są problemy, które dotykają nie tylko jednej gminy, ale całego powiatu. Oczywiście dokończenie rozbudowy, remontu szpitala nyskiego, który służy, trzeba powiedzieć, wszystkim mieszkańcom powiatu. Skupienie się również na ratowaniu, w tym dobrym słowa znaczeniu, szpitala w Głuchołazach. Problemem jest też sytuacja finansowa ZOZ-u w Głuchołazach. ZOZ w Głuchołazach to też przez 4 lata mieliśmy dyskusję na ten temat, likwidowaliśmy oddziały. Nadal jesteśmy jednym z najbiedniejszych powiatów w województwie opolskim, tak, z bardzo niską średnią PKB, bo na poziomie 45% i z wysokim poziomem bezrobocia, bo w granicach 19, no, wahającym się do 20-21%. Przypomnijmy, że w wyniku wyborów samorządowych, które odbyły się 21 listopada 2010 roku, do Rady Powiatu weszło 27 radnych. 6 z Forum Samorządowego, 5 z Platformy Obywatelskiej Prawa i Sprawiedliwości oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej, 4 z Polskiego Stronnictwa Ludowego i 2 z Linii Powiatu Nyskiego. O koalicji na kolejną kadencję trudno dziś dywagować. Myśmy w tej koalicji, której byliśmy w tej chwili, dosyć dobrze funkcjonowali. Wydaje mi się, że można było lepiej, ale to była niezła koalicja. To była niezła koalicja, więc mogę powiedzieć, że gdzieś jakaś przyszłość, kontynuacja, jeśli będą normalnie takie możliwości, to pójdziemy w jakimś takim kierunku. Wydaje się, że w zasadzie pod tym kątem wszystko jest policzalne, ale ja nie lubię dyskutować z wyprzedzeniem odnośnie tego, tak naprawdę, ile będą w cudzysłowiu rąk, tak, miały poszczególne ugrupowania, poszczególne partie. Gdzieś tam w kuluarach tworzyły się różnego rodzaju zalążki i były bardzo krótkotrwałe. W trakcie kadencji funkcję przewodniczącego Rady pełnili Mirosław Aranowicz i Piotr Woźniak, a to 2 spośród 4 nazwisk, które pojawiają się przy typowaniu nowego starosty. 4, mianowicie ten, który w tej chwili jest, czyli Fujarczuk, kolejne nazwisko Woźniak, przewodniczący Rady Powiatu, pana nazwisko i nazwisko dyrektora Aranowicza. To miłe, że jestem w takim gronie wymieniany jako jeden z kandydatów. Dobre 4 nazwiska. Przede wszystkim jestem zaskoczony z tego względu, że tak jak powiedziałem, no nie ma co gonić niedźwiedzia po lesie. Poczekajmy. Prawdopodobnie starostą będzie ta osoba desygnowana przez partię, która, czy przez ugrupowanie, które będzie miało największą ilość radnych w powiecie wraz z nową kadencją. W mijającej kadencji Rada obradowała na 38 sesjach, z czego 34 odbyły się w Muzeum w Nysie, a pozostałe w Głuchołazach, Pokrzywnej, Jarnołtówku oraz w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie i Państwowej Szkole Zawodowej, także w Nysie.